Konkurs został ogłoszony po to, żebyśmy propagowali bezpieczne zachowania i propagowali te zachowania już od najmłodszych lat. Konkurs polega na zinterpretowaniu hasła Mamo, tato, pracuj bezpiecznie w dowolnej formie plastycznej. Wpłynęło 55 prac i prace te były w trzech kategoriach wiekowych. Pierwszej, czyli od 3 do 6 lat, od 7 do 10 i od 11 do 15. Dzisiaj zebrała się komisja konkursowa, która posegregowała wszystkie prace, otworzyła, bo niektóre były jeszcze zapakowane w kartonach, poukładała według kategorii wiekowych i następny krok to będzie taki, że wszystkie prace będą zamieszczone w naszym intranecie po to, aby pracownicy mogli głosować. Naszym konkursem zainteresował się Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy. Te konkursy plastyczne, które są organizowane i w firmach, i w szkołach, one zawsze robią ogromne wrażenie, dlatego że pokazują, jak dzieci patrzą na bezpieczeństwo, jak mają niesamowitą wyobraźnię, jak wiele im się z tym bezpieczeństwem kojarzy. Zapewne to jest efekt tych rozmów na przykład w domu, tu w przypadku dzieci z Waszej firmy. No widać, że rodzice potrafią o tym bezpieczeństwie mówić i potrafią je przedstawiać w taki sposób, żeby dzieci je mogły narysować, wykleić. I te prace pokazują, jaki to jest szeroki temat, jak ogromna jest wyobraźnia dziecięca, jak potrafi to wszystko być kolorowe, interesujące, dla niektórych porywające, jak dużo emocji budzi. No ja osobiście mam nadzieję, że jak te dzieci trafią kiedyś do przedsiębiorstw, do miejsc pracy, to będą tak podchodzić do bezpieczeństwa. Nie przypuszczałam, że dzieci mają aż tak potężną wyobraźnię, że rodzice potrafią tak fantastycznie dzieciom opowiedzieć o swojej pracy, o naszej firmie, o specyfice prac, bo w tych pracach konkursowych mamy nie tylko prace związane z koleją, ale także mamy prace związane z przewozami, mamy prace związane z drogówką, z naszymi robotami drogowymi. W konkursie, na który napłynęło tak dużo prac, zaskoczyło nas przede wszystkim to, że dzieci postrzegają pryzmat własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa własnej rodziny poprzez bezpieczne wykonywanie pracy przez swoich rodziców. Na pracach są takie ujęcia, w których dzieci chcą, aby ich dom, ich codzienne, osobiste życie było bezpieczne właśnie poprzez to, że tata, mama bezpiecznie pracują na swoim stanowisku pracy.